Kobiet poszukujących towarzysza życia. Jeśli szukasz kogoś, kto przyniesie ci gazetę i nie wygnie jej przeglądając rubrykę sportową, kto będzie cieszyć się na twój widok, kto zje wszystko, co mu ugotujesz i nie będzie narzekać, że nie jest tak dobre jak u jego matki, kto jest skłonny wyjść z tobą, obojętnie o której godzinie i obojętnie na jak długi spacer, dokądkolwiek chcesz. Kto spłoszy włamywaczy bez używania śmiercionośnej broni, która przeraża ciebie i naraża życie twojej rodziny i wszystkich waszych sąsiadów. Kto nigdy nie zabiera pilota, nie wrzeszczy podczas meczu i usiądzie obok ciebie, gdy oglądasz romantyczne filmy. Kto jest w stanie przyjść do twojego łóżka tylko po to, by ogrzać ci stopy i którego możesz wypchnąć z łóżka, gdy chrapie. Kto nie krytykuje tego, co robisz, kogo nie obchodzi, czy jesteś ładna, czy brzydka, gruba, czy chuda, młoda, czy stara, kto słucha każdego twego słowa, kup sobie psa. Ale z drugiej strony, jeśli szukasz kogoś, kto nie przyjdzie, kiedy go wołasz, ignoruje ciebie całkowicie, gdy wracasz do domu z pracy, wszędzie zostawia włosy, mija cię obojętnie przed pokoju, nie wraca na noc, przychodzi do domu tylko po to, by się najeść i wyspać i zachowuje się tak, jak gdyby sensem twojego istnienia było wyłącznie zapewnianie mu szczęścia, kup sobie kogoś.